malujecie już swoje dzbanki i donice z kwiatami, nie zapomnijcie tylko o tym, żeby ukazać blask liści, tak, na swoich obrazach, blask obok czerwieni, tak, takiej pięknej begonii. Nie zapomnijcie, że tutaj jest cień i światło, to jest bardzo ważne. Ważne też jest, żeby pokazać na donicy bliki świetlne, ewentualnie światło i cień, ale co jest jeszcze bardzo ważne? Tutaj pomiędzy donicą i kwiatem, zobaczcie, jest dużo ciemnego koloru. Jak go uzyskać? No ja zazwyczaj mieszam najciemniejszą zieleń, jaką mam w palecie i do tego używam, dodaję do tego trochę ultramaryny, ewentualnie brązu Van Dyka albo jakiegoś ciemnego brązu. Wtedy wychodzi mi właśnie taki ciemny tutaj, bardzo ładnie to wtedy wygląda w obrazie. Jeżeli dodacie trochę ciemnego koloru tutaj, oddzieli się pięknie kwiat.